Dzień dobry, moje drogie kozioroczce. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam do czytania na wiosnę. Czytanie na wiosnę zdobyło najwięcej Waszych głosów w ankiecie, którą jakiś czas temu zamieściłam w zakładce Społeczność. Dlatego właśnie zamiast czytania lunarnego na kolejny cykl lunarny, czytanie na wiosnę. Kochani, bardzo Was zapraszam do kolejnej akcji charytatywnej Pani Moniki i Stowarzyszenia Promyk. Informacje o tej akcji zostawiam w zakładce Społeczność. Zostawiam również namiar maila do Pani Moniki. Dla osób, które będą chciały się skontaktować telefonicznie, Pani Monika prześle Wam swój telefon. Bo o co chodzi? Nie chodzi tylko o zbiórkę pieniężną. Ona również jest organizowana oczywiście i link do zbiórki zostawiam. Natomiast chodzi o zebranie książeczek dla dzieci i młodzieży, małych pluszaczków, przytulanek, słodyczy dla dzieci, które leczą się na choroby onkologiczne. Więc wszelkiego rodzaju informacje, cały plan działania zostawiam Wam w zakładce Społeczność. Bardzo dziękuję osobom, które nigdy nie przeszły obojętnie wobec mojej prośby w tym zakresie. I bardzo dziękuję osobom, które zechcą w ten czy w inny sposób okazać swoje wsparcie działalności Pani Moniki na rzecz dzieci ciężko chorych. Także zapraszam do zakładki Społeczność, a teraz już słuchajcie, przechodzimy do czytania dla Was. Najpierw rozłożę karty, a później sobie słuchajcie o nich pogadamy. Dla części z Was fajny czas w pracy, fajna znajomość w pracy, flirty w pracy. Flirty w pracy. Ale jeśli jesteś w związku małżeńskim, to po prostu tylko flirty, tak? Poflirtujesz sobie, ale ktoś bardzo, bardzo w pracy. Albo przy okazji, jak pojedziesz gdzieś na jakieś szkolenie, jakiś wyjazd służbowy, to tam też, że tak powiem, flirty. Tylko uważaj, żeby się nie zakochać, drogi koziorożcu, szczególnie jeśli jesteś w związku stałym, dlatego że nie będzie tutaj jakby spełnienia w tej sytuacji i w czas lata wchodzisz w energii smutku, rozczarowania, takiego poczucia, nie mogę nic z tym zrobić. Wiem, że nie mogę nic z tym zrobić, bo kieruje mną dojrzałość emocjonalna, prawda? Nie jestem wolnym człowiekiem, nie jestem singlem, nie mogę po prostu pewnych rzeczy jakby dalej do przodu posunąć. Ale mimo wszystko bardzo ładna energia, która powiem Ci, co robi dla Ciebie. Ona Cię jakoś pobudza trochę do życia w tym znaczeniu, że jest weselej, jest radośniej, jest być może bardziej inspirująco. No po prostu. Jeśli to jest ktoś, kto druga informacja, zanim przejdę do odczytywania kart jedna po drugiej. Jeśli to jest nowa osoba dla Ciebie, która z Tobą pracuje, to niewątpliwie jest to ktoś, z kim czujesz absolutnie, że jest to coś. Że znaczy, że współgracie ze sobą, prawda? Że jesteście jak idealnie dostrojone instrumenty. Tylko jeszcze rzucę okiem na tą ósemkę kielichów, bo ta ósemka kielichów nam akurat wchodzi, jak idziemy w stronę lata. I tutaj jest koziorożec, który czuje, że emocjonalnie czegoś brakuje mu do pełni szczęścia. Że jakby wiesz nawet, że jeśli zażyczysz sobie czegoś, tak, że po prostu no, powiedz życzenie, to życzenie z różnych powodów nie ma możliwości, żeby nie ma możliwości się spełnić. Nie ma możliwości się spełnić. Księżyc, widziałam, i tu jest księżyc. Że życie za bardzo tym marzeniem, nawet jeśli było takie, powiedziałabym, wzniosłe, nie jest dla nas. Że trzeba się skoncentrować na tym, co jest dostępne, namacalne i realne. No drogi koziorożcu, no jakby dobre czytanie na ten moment, bo tylko taka informacja, że na pewno ta wiosna pokazuje się dla Ciebie jako ujmująca, radosna, znajomości, przyjaciela. Być może ta jedna osoba nowa, być może, albo ktoś, z kogo już znasz, ale do tej pory na tę osobę tak nie patrzyłeś, gdzie ewidentnie jest między Wami to coś. I jest dobra zabawa i flirt i może tańce do białego rana. Tu się wszystko pokazuje. Tylko idąc w stronę lata, już zdajesz sobie sprawę, że z różnych powodów, a to najprawdopodobniej chodzi o to, że jesteś w stałym związku i masz w sobie pewną dozę dojrzałości w związku z tym, bo to też karty tutaj pokazały,
No pewnych rzeczy razem mieć nie będziemy, więc trzeba przestać marzyć o tym nadmiernie, trzymać się tego, co jest namacalne, trzymać się tego, co jest realne, okej? I to było zupełnie na marginesie, zupełnie na marginesie, bo teraz po kolei. Dla Was odpowiedź na pierwsze pytanie Wasze, co zasadzić wiosenką, tak? Na czym się koncentrować? I tutaj jest jakby... prośba o zapanowanie nad swoimi emocjami, uważam, szczególnie jeśli w ostatnim czasie przechodziłeś pewną burzę emocjonalną. Przetrzymasz to niewątpliwie i wiosna może być takim czasem zrozumienia tego, co czuję, co się wydarzyło, jak to na mnie wpłynęło i po prostu panowania nad własnymi emocjami bardziej, okej? Okay? Że to, co miało miejsce, to, co się wydarzyło w Twoim życiu, spowodowało, że czujesz się jeszcze bardziej doświadczony, mądrzejszy i wrażliwszy. I to jest dla Ciebie informacja. Co pielęgnować wiosną? I tutaj się pokazał nam rycerz kielichów na odpowiedź na to pytanie. I to jest oczywiście zapowiedź nowej miłości, tak jak powiedziałam na samym początku. Przyjaźni być może odwzajemnionej. Warto być otwartym na ludzi, w tym znaczeniu, że brać udział w różnego rodzaju spotkaniach towarzyskich, inicjować spotkania towarzyskie, to już tak abstrahując od tego rycerza kielichów, który tutaj na tej karcie przypomina mi ten kawałek, przetańczyć z Tobą chcę całą noc. Po prostu być towarzyskim, jeszcze bardziej być może otworzyć się na spotkania towarzyskie, poznawać nowych ludzi. Jeśli jest tu singiel, który mnie słucha i jesteś gotowy do nowego związku, no to bądź otwarty, ale na relacje partnerskie, bo tu masz kogoś, kto będzie myślał bardzo serio o byciu w związku. To będzie raczej osoba, która nie do końca będzie chciała tracić czas. I wydaje mi się, że pod tym względem będziecie do siebie pasować. To Wam się uda zgrać, że tak powiem. Słuchaj, nikt nie daje Ci gwarancji, że te doświadczenia negatywne odnośnie miłości, które masz w swoim życiu, że one się nie powtórzą, drogi koziorożcu. Możesz do nich wracać i one mogą Cię blokować, ale tutaj jednak karty sugerują, że... nikt Ci nie da gwarancji, wręcz przeciwnie, otwierając się na miłość, to trochę jakby pokazujesz swoją najczulszą stronę i myślę sobie, że ponownie wystawiasz się na ryzyko, prawda? Bo gwarancji nie ma. Natomiast bez miłości życie jałowe, powiedziałabym, serce zamiera, więc po prostu zaryzykuj. Dla części z Was taka informacja tutaj płynie, żeby kochać i być kochanym. Żeby kochać i być kochanym. No dobra, idziemy dalej. Co powinno się, że tak powiem, rozwiać? Co wiaterek powinien wywiać wiosną z Twojego życia? Na co zwrócić uwagę? Pokazała Wam się ósemka monet. I o ile uwielbiam tę kartę, w sensie ósemkę monet, to tutaj jakby jest sporo takich ciemnych stron, jeśli chodzi o ósemkę monet. Bo ta Twoja solidność, sumienność, terminowość może spowodować, że jakby praca pochłonie Cię tak mocno, że wszystko inne przestanie się liczyć. Wpadniesz w jakiś pracoholizm być może. Trzeba na to uważać po prostu, żeby zachować równowagę pomiędzy życiem osobistym a życiem zawodowym, tak? To jest też tak, że nad czymkolwiek tak pracujesz, drogi koziorożcu, z takim wielkim umiłowaniem, Ty pokazujesz się jako ktoś, kto zrobi wszystko, żeby mu wyszło. Ale trochę pokazuje się energia, że jakby, która mówi, że wiesz, nie możesz zakładać z góry, że odniesiesz sukces, ponieważ nie wszystko od Ciebie zależy i to jest trochę, powiedziałabym, oczywista oczywistość. Natomiast chodzi o to, że na pewno zrobisz wszystko, co w swojej mocy, żeby odnieść sukces z odpowiednim mentalnym nastawieniem, ok? Że odniosę sukces w tej materii, na której mi zależy. Na co otworzyć serce? No znowu, na stałe związki, na ludzi, znajomości niekoniecznie już romantyczne, które po prostu czujemy, że z nami grają, że z nami współgrają, że jest nam dobrze razem, prawda? Że mamy jakieś wspólne wartości, punkty zaczepienia. Zastanów się też, za czym tak naprawdę gonisz, jeśli poczujesz wiosną, że ten twoje tempo życia nabrało zbyt dużego pędu.
to tu jest karta, która mówi, no dobra, no to też zastanów się i za, jeśli to jest praca i pieniądze, fajnie, to daje stabilizację, prawda? Ale też zastanów się, co jeszcze mógłbyś wnieść do swojego życia, jakie inne wartości, jakie aktywności być może rozwijać w sobie i tak dalej, co robić, żebyś poczuł, że oprócz tych monetowych historii jest jeszcze druga strona życia. Że są inne rzeczy, które Ciebie nasycają, tak? Inne aktywności, które Ciebie nasycają. Jezu, nie wiem, to może być muzyka. No akurat mamy tu kartę byka i ona jest bardzo muzyczna, zwróćcie uwagę. Są różne instrumenty muzyczne. Natomiast jest to coś, co Ci w duszy gra. Żebyś na to również znalazł czas, ok? W tym pędzie. Tu może być też, słuchaj, nauczyciel, przyjaciel, psycholog, terapeuta, z kim rozmowy, współpraca, byk na przykład bardzo silnie się pokazał, pokazuje się jako dla Ciebie kojąca, właściwa, rozwijająca. No dobra, i teraz zobaczcie, w odpowiedzi na pytanie, jak żyć w zgodzie z rytmem wiosenki, pojawił nam się piękny paś kielichów, Na tej ilustracji jest absolutnie uroczy, a dodatkowo to jest jakby karta, która mówi, okej, przeszedłem sporo, ale tu wiosną uznaję, że to jest początek mojej drogi i mogę się w życiu jeszcze dużo nauczyć i mam dużo fajnych rzeczy do przeżycia. Tak i tak wchodzę i tak się dostrajam do rytmu wiosny. Tak jak przyroda budzi się do życia, tak i ja budzę się do życia. No i teraz słuchajcie. W lato wchodzisz w energii ósemki kielichów. I tutaj jest kwestia, powiedziałabym, odejścia od swojego przekonania, poglądu, odejście od sytuacji, od relacji. Nie jest to łatwe, ale to było odejście od czegoś, co sztucznie jest utrzymywane. Bo to nie da nic dobrego, tak? Jeśli będziesz czuł, to jest też wyjazd na przykład w samotności, albo w męskim gronie, albo w damskim gronie, żeby po prostu nabrać dystansu do tego, co się dzieje w życiu, żeby po prostu sobie przemyśleć pewne sprawy, żeby spojrzeć na siebie, no po prostu, tak? Żeby spojrzeć na nie z perspektywy iluś tam kilometrów, okej? Jeszcze takie historie się pokazują. Natomiast wydaje mi się po prostu, że chodzi o to, że bardzo dużo się w Tobie zmieni wiosną. To jest moje zdanie. I wchodząc do lata, w czas lata, będziesz widział jasno, od jakich przekonań, od jakich relacji, od jakich sytuacji powinieneś już odejść lub będziesz chciał odejść, ponieważ one emocjonalnie Cię nie spełniają, nie rozwijają, nie dają Ci szansy wzrastać. Więc przemiana w Tobie troszkę się pokazała. Troszkę bardzo nawet. Dla części z Was to jest nowa praca. Jeśli będziecie chcieli zmienić pracę, to ta nowa praca pokazuje się jako bardzo stabilna, jako bardzo honorująca człowieka, który wykonuje pewne czynności, pewne zadania, prawda? Więc to jeszcze takie energie z dobrym zapleczem socjalnym. Dobra, dziękuję bardzo, ściskam, pozdrawiam i do usłyszenia.